Hello, everyone. I'm Masuda from Game Freak. I'd like to introduce you to the latest installments of the Pokemon series for the Nintendo 3DS family of systems, Pokemon Ultra Sun and Pokemon Ultra Moon. These games offer an alternate story taking place in the world of Pokemon Sun and Pokemon Moon, featuring Pokemon that didn't appear in the original versions. New features will allow you to enjoy your adventure even more, making this truly an Ultra title. Pokemon Ultra Sun and Pokemon Ultra Moon will see a simultaneous global release on the Nintendo 3DS family of systems November 17th. Please stay tuned for more information. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Yugi i słuchajcie, mam dla was niesamowitą nowinę. Jak zresztą już widzicie w tytule, wychodzą nowe Pokemony. Jak wiecie, są targi, były właśnie związane z Pokemonami i wszyscy już od pewnego czasu wiedzieli, że Nintendo coś dla nas szykuje, coś naprawdę fajnego. I wiele osób obstawiało, że być może będzie to remake Pokemonów z czwartej generacji, czyli z regionu Sinnoh, ponieważ był już remake pierwszej, drugiej i trzeciej geny, na czwartą cały czas wszyscy czekają. Ale tutaj nie, Nintendo nas zszokowało, ponieważ wychodzi, że powstaje tak jakby remake, ale nie czwartej generacji, a tej najnowszej. Oczywiście Sun and Moon, a nowe gry będą się nazywać Ultra Sun i Ultra Moon. I będą one przedstawiać przygodę, która... To nie będzie powtórka tamtej przygody, którą już przeżyliśmy. Co prawda oczywiście wszystko dalej będzie rozgrywać się w regionie Alola, na tych samych wyspach. Jednak będą to wydarzenia, zakładam, że pewnie, nie wiem, może rok, dwa, trzy lata po wydarzeniach właśnie z pierwotnej wersji. Twórcy zapewniają nas, że właśnie będzie nowa przygoda, będą nowe Pokemony, nowe wersje Pokemonów, co zresztą można było łatwo zauważyć, ponieważ została przedstawiona tak jakby nowa wersja Solgaleo, nowa wersja Lunali. Nie wiem jak wy, ja osobiście nie mogę się tego już doczekać. Dodatkowo Nintendo się nie cacka, mówi od razu nam, kiedy będzie premiera światowa, a premiera światowa jest zaplanowana na 17 listopada 2017 roku, więc wow, czasu tak naprawdę już niewiele do nowych wersji właśnie Sun i Moon. No ja nagrywałem Moony na swoim kanale, tak więc myślę, że Pokémon Ultra Moon jak najbardziej, mam nadzieję, że już od dnia premiery będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. Już od dzisiaj zaczynam śledzić wszystkie informacje związane właśnie z tą wersją Pokémonów. Nie wiem jak wy, dajcie znać, czy również na to czekaliście, czy jesteście zadowoleni z takiego obrotu sprawy, czy może posiadacie swojego 3DS-a i już czekacie na tę wersję, a może dopiero 3DS-a zakupicie, żeby właśnie rozpocząć swoją przygodę w Pokémon albo Ultra Sun, albo Ultra Moon. Więc mówię, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej informacji odnośnie tych Pokemonów, to nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Obiecuję, że jak będą właśnie jakieś nowe informacje się pojawiać, to postaram się jak najszybciej publikować je na swoim kanale. Jak mówię jeszcze raz, jestem mega podekscytowany całą tą wiadomością. Już może i są, będą wakacje już teraz, ale ja już nie mogę doczekać się listopada, żeby zagrać w nowe gierki z Pokemonów. Tak więc to tyle na dzisiaj. Śledźcie ten kanał, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Ale na razie to do kolejnego filmu, do kolejnych ujawnionych informacji, oby Nintendo jak najszybciej uraczyło nas czy jakimiś nowymi nowinkami. Tak więc to tyle na dziś, cześć i czołem i na razie, hej!